nabiera treści, wtedy człowiek chętnie słucha polskich opowieści. Kto chce, niechaj słucha, kto nie chce, niech nie słucha, jak balsam są dla ucha polskie opowieści. Statek szpram to wiatr, co dmucha z gestem, cierpi kraj na niedostatek polskich opowieści. Kto chce, niechaj słucha, kto nie chce, niech nie słucha, jak balsam są za ucha polskie opowieści. Pływał raz marynarz, który żywił się wyłącznie pieprzem, sypał pieprz do konfitury i do zupy mlecznej. Kto chce, niechaj słucha, kto nie chce, niech nie słucha, jak balsam są dla ucha